Od kilku dni krąży w internecie nagranie z pewnej awantury na Placu Wolności w Łodzi. Niestety ze mną w roli głównej. A ponieważ jest ono kompletnie wyrwane z kontekstu, pomyślałem sobie, że warto byłoby po prostu skomentować, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Przy okazji, wymyśliłem, że to byłaby dobra formuła programu, aby raz na jakiś czas skomentować wydarzenia, które mają miejsce, a o których mam pewną wiedzę, bo w ogóle świat nie jest czarny i biały. Zanim jednak powiem, co tak naprawdę mam na myśli, spójrzcie na chwilę na to nagranie. Jaką wy chcecie tam demokrację zaprowadzać? Weźcie się najpierw za Polskę! Niech pan uszanuje! Niech pan uszanuje ten moment! Ale nie, uszanowałem, bo stoję... Nie, nie uszanował pan. Od uszanowania, jak śpiewaliście hymny... Proszę uszanować. Proszę zmilczeć. Uszanowałem, jak pan krzyczał maherowskie hasła. Ale teraz już pod sam koniec ludzie usłyszą. 100 tysięcy Polaków wychodzi na ulicę. Milion Polaków złożyło podpisy, żeby przedszkolaki nie szły do szkoły. Takie dyskusje. Gdzie, nie, nie, ja bardzo proszę. Gdzie jest milion Polaków, żeby warszawki nie szły do szkoły? To nie ma dla was demokracji. Milion Polaków się nie liczy. To nie jest demokracja. Objęty Majdanu. To nie jest demokracja. Ukraino, jesteśmy z tobą. Ania, daj do litra. No wiem, o co? Zaraz coś mi się stało. Ukraina, sława! Drodzy Łodzianie, na koniec w ramach podziękowania wam wszystkim, że byliście tutaj razem z nami. Jeszcze jedna prośba od Nadii i będziemy się rozłożyć. Bardzo dziękuję. Sława Ukrainie! Smerć wrogom! Sława nacji! Smerć wrogom! A pana zapraszam ze mną porozmawiać. Jak widzicie, sprawa dotyczy Ukrainy. Choć nagranie to rozeszło się po wszystkich większych serwisach w internecie i dostałem naprawdę setki, jeśli nie tysiące komentarzy pozytywnych, że dobrze im tam powiedziałem, to ja swoją stroną patrząc nie czuję tego, abyście tak naprawdę zrozumieli, o co mi chodzi. Zresztą nawet się nie dziwię, dlatego że mało tam słychać, mało widać i tak jak wcześniej powiedziałem, jest to kompletnie wyrwane z kontekstu. Co tak naprawdę wydarzyło się na tym całym Placu Wolności? Otóż nasza władza, w zasadzie od prawa do lewa, nie wymieniając partii politycznych, postanowiła wykorzystać moment walki o wolność na Majdanie w Kijowie, aby po prostu się trochę wypromować. No więc stałem tam może pół godziny, może godzinę, wysłuchałem hymnów polskiego i ukraińskiego, potem płomiennych przemówień o demokracji, wolności, jaką trzeba zaprowadzać na Ukrainie, jaką my Polacy mamy dziejową rolę właśnie w tym wydarzeniu. Po czym usłyszałem, że w polskich szpitalach czekają już całe oddziały gotowe na przyjęcie Ukraińców i w tym momencie nerwy mi poszły. Prozaiczna sprawa, więc jak sami widzicie, nie chodziło o banderowskie hasła, które tam były cały czas propagowane, nie chodziło mi o wielką politykę, tylko o to nasze polskie podwórko, a mianowicie to, że nasze władze, własny naród, polski naród, mają kompletnie za nic. My bardzo chętnie wysyłamy pomoc finansową czy wojskową, żeby gdzieś tam się udzielać w krajach arabskich, afrykańskich, wspierać Grecję. Teraz Tusk już twierdzi, że parę miliardów złotych może przekazać Ukrainie na odbudowę zniszczeń wojennych, choć o tym jeszcze za chwilę. Natomiast nasz naród może zdychać. Mnie, szczerze mówiąc, krew jasna zalała. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że Polacy czekają na łóżka na niektórych oddziałach rok, dwa lata, czasem nawet i więcej. Podobno warto zapisać się w średnim wieku na operację na jaskrę, żeby na starość po prostu doczekać się, że będzie termin. I nawet chciałem powiedzieć, że dowcip usłyszałem, to nie jest dowcip, to jest anegdota, jak pewne dwie kobiety rozmawiają, jedna do drugiej mówi: słuchaj, zapisz się na operację na jaskrę, a ona mówi: no ale po co, przecież ja świetnie widzę. No tak, ale nie wiesz, co się zdarzy za parę lat, a warto, żeby już tam kolejka ci odliczała. Więc widzicie, do czego prowadzą te polskie absurdy. Mimo to dla Polaków nie ma miejsc, natomiast Ukraińcy natychmiast je znaleźli. U nas w Polsce, jakby Ukraina była naprawdę małym krajem pozbawionym szpitali, przypominam, że jest co najmniej dwa razy większy od Polski, nawet nie w tym rzecz. I nie w tym rzecz, że wożono Ukraińców wojskowymi kasami gdzieś do Stargardu Szczecińskiego czy innych absurdalnych miejsc w kraju, bardzo oddalonych od Kijowa.
A nawet, nawet to, tak naprawdę, kogo tam leczyli. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, sprawa Ukrainy nie jest czarna i biała, zaraz jeszcze to rozwinę. To nie jest tak, że tam walczą wyłącznie banderowcy, wyłącznie z komunistami, że tylko UPA. Naród ukraiński jest autentycznie nieźle upodlony i tak na dobrą sprawę znajduje się w podobnej sytuacji do nas Polaków. Byłem na Ukrainie nie jeden raz, widziałem, jak to wszystko tam wygląda. I szczerze mówiąc, jest mi przykro, patrząc na rozwój wydarzeń. Ale wracając do tego aspektu polskiego. Słuchajcie, nie może być tak, że nasi politycy mają naszą demokrację za nic. Ja co prawda nie jestem wielkim zwolennikiem demokracji, ale skoro już ją mamy, to grajmy według jej zasad. U nas jest tak, że można zebrać milion podpisów, czy ponad milion, jak to na przykład było w przypadku posyłania wcześniej dzieci do szkół. Ktoś skomentował, że po co ja w ogóle to przypominam, przecież polskie dzieci to nie debile, żeby nie mogły pójść wcześniej do szkół. To taka drobna dygresja. Moim zdaniem posyłanie wcześniej dzieci do szkół to jest po prostu kolejny rok indoktrynacji w tych szkołach i wbijania im do głowy po prostu tego kisielu, który jest przygotowany w Unii Europejskiej, ale nie w tym rzecz. Bo można się z tym zgadzać, nie zgadzać, tak samo jak ja mam na przykład mieszane uczucia co do JOW-ów. Niemniej jednak bardzo, bardzo wiele podpisów złożyli Polacy pod tym, żeby właśnie przeforsować ustawę o jednomandatowych okręgach wyborczych, a wszystko trafiło do kosza, po czym Paweł Kukiz założył ruch zmieleni.pl i ma rację. Bo tak jak powiedziałem, to nieważne, czy ja popieram JOW-y, czy ich nie popieram, to jest wola narodu polskiego, jakiś głos, który jest kompletnie lekceważony. Znów mamy na przykład w Warszawie marsze, które nie tylko Marsz Niepodległości, 100 tysięcy ludzi prawie lub ponad, ale był strajk generalny związków zawodowych, wszystkich związków, ruchy oburzonych, marsze w naszej stolicy, które miały nawet po 200 tysięcy ludzi. No i co? No i gdzie te wszystkie podpisy? Co te marsze dały? Nasza demokracja polega tak, że my sobie możemy zebrać te podpisy, czy możemy się przemaszerować po Warszawie i w zasadzie wszyscy sobie pogratulują, cała reszta idei trafi do kosza. No więc to jest ta nasza demokracja. A na Ukrainie co? Mamy ile? 20 tysięcy demonstrantów na Majdanie? Powiedzmy, załóżmy. Nasza władza legitymizuje tą ich wolę jako wolę całego narodu ukraińskiego. No więc ja pytam przede wszystkim, i to wywołuje największe moje oburzenie, kto dał prawo polskim politykom, żeby mówić, że to jest wola narodu ukraińskiego, że oni reprezentują wszystkich Ukraińców, którzy tak usilnie walczą z tym strasznym i podłym Janukowyczem. Ja nie chcę Janukowycza bronić, ale tylko przypomnę, że Janukowycz był, Janukowycz odszedł, potem był Juszczenko, była pomarańczowa rewolucja i co? I Ukraińcy znowu wybrali Janukowycza. Ja wiem, że to jest też może wybór między mniejszym a większym złem, bo tak jak powiedziałem, byłem na Ukrainie, pytałem Ukraińców, oni powiedzieli, że to nie ma różnicy, czy Janukowycz, czy Juszczenko. I może to jest też trochę tak jak u nas, że ludzie zagłosowali na drugą kadencję, na Platformę Obywatelską, trochę w strachu przed PiS-em, może trochę z braku pomysłu na to, kogo głosować, w zasadzie bardziej z braku alternatywy. Jednakże PO wygrała te wybory, no i co? I teraz wyobraźmy sobie, my Polacy nagle skrzykujemy się, idziemy na ulicę, koktajle Mołotowa. Co robi władza? Ach, no tak, Polacy chcą zmiany legalnie wybranej władzy, no to może my ustąpimy. No naprawdę wierzycie w takie bzdury? Oni by na nas wysłali wszystko, co mają. Po co ta ustawa z początku tego roku o bratniej pomocy, o tym, że wojska nie tylko niemieckie, w ogóle europejskie, ale nawet i rosyjskie mogą wejść na terytorium naszego państwa, zrobić porządek. Bo oni się boją. Oni się boją, że będzie to samo, co na Ukrainie. A dlaczego jeszcze tego nie ma? No dlatego, że jesteśmy właśnie w Unii Europejskiej. I nie dlatego, że jest tak dobrze nam w tej Unii Europejskiej, tylko dlatego, że około 2 do 3 milionów Polaków w sile wieku, czyli takich, którzy mogą złapać za przysłowiową sztachetę, czy te koktajle Mołotowa, wyjechało za granicę. Wyjechało za granicę i tam powoli układa sobie życie. Ja się im nawet nie dziwię. Bo fajnie jest dostać pensję, z której połowa pójdzie na wydatki konieczne, jedzenie, tam socjale i tak dalej, a z drugą połową można zrobić, co się chce. Z tym, że Polacy głównie tę drugą połowę przesyłają do rodzin tutaj w kraju. No i dlatego się właśnie jeszcze jakoś żyje. Dlatego nie chwyciliśmy jeszcze za broń, bo za broń właśnie chwytają ludzie, którzy nie mają już nic do stracenia. My jeszcze troszkę
Mamy, niemniej jednak ta nasza sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji Ukraińców. A nasza władza co? No właśnie, tak jak powiedziałem, od prawa do lewa, bo na tym Placu Wolności byli przedstawiciele PiS-u, Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota, SLD, praktycznie wszyscy. Wszyscy zachwyceni, że oni tutaj jako ostoja wolności i demokracji, którą tak pięknie wprowadzili w Polsce po 89 roku, dogadując się bezkrwawo z komunistami przy okrągłym stole, nagle zaprowadzili wspaniałe porządki, a naród polski jest taki szczęśliwy, że może się dzielić nawet łóżkami w szpitalach z Ukraińcami. Wiecie chyba już, o co mi chodzi. No to teraz przechodząc do tematu Ukraińców. Warto by przede wszystkim zapytać, skąd te ruchy, które tam na tę Ukrainę rozsadzają. Jest taki film Ojcowie Chrzestni Rosji. Opisuje losy pewnego oligarchy rosyjskiego, pochodzenia żydowskiego, co warto podkreślić, niejakiego pana Bierezowskiego. Sam Bierezowski już nie żyje, ale była to bardzo ciekawa figura w Związku Radzieckim, a w zasadzie w odradzającej się potem Rosji, bo czas jakby jego triumfu to są początek lat 90., kiedy za Jelcyna ten pan przejął po prostu wszystko, co było można. Stalownie, linie przesyłu, ropy, gazu, koksownie, no po prostu cały przemysł w Rosji, który przynosił ogromne dochody, no to właśnie ten Bierezowski przejął i on był taką szarą eminencją. To był ten człowiek, który pociągał za sznurki w odradzającej się Rosji, miał naprawdę masę pieniędzy i de facto on widział siebie jako prezydenta Rosji. Nagle przyszedł Putin, zrobił z nim porządek i to też nie na zasadzie, że pan mi się nie podoba, wypad, tylko Bierezowski narobił tam strasznych przekrętów, nazakładał banki, jak zresztą u nas w Polsce też był taki jeden cwaniak, nazakładał jakieś kasy pożyczkowe, ludzi naoszukiwał, pieniędzy nakradł i uciekł. Więc z Bierezowskim była podobna sytuacja. Tylko, że ten mściwy człowiek, choć powinienem go nazwać dużo gorzej, nigdy nie poprzestał na swojej działalności politycznej, nawet po ucieczce z Rosji. Postanowił sobie zniszczyć Putina za wszelką cenę i osłabić Rosję na arenie międzynarodowej. Więc złożył te wszystkie swoje miliardy, które miał, właśnie na osłabianie Rosji poprzez ingerowanie w politykę państw ościennych, państw bałtyckich i między innymi Ukrainy. No i przechodząc do tej pomarańczowej rewolucji, wyglądało to właśnie tak, że Bierezowski, no w porozumieniu z innymi ludźmi, takimi jak George Soros na przykład, czy innymi wielkimi szarymi eminencjami tego świata, pozakładał tam szereg gazet, wydawnictw, portali, tą nowoczesną młodzież zaczął kształcić ukraińską, no i doszło do pomarańczowej rewolucji. Jak ona się skończyła, to wiadomo, na Ukrainie zapanował tak wielki burdel i w zasadzie burdel, chociaż powinienem powiedzieć chaos, ale nie, to był naprawdę burdel, dlatego że oni się tam nawet we własnym parlamencie tłukli na pięści. Takie były tam emocje, że Ukraińcy mieli tego dosyć, chcieli wrócić do stabilności, wybrali z powrotem Janukowycza. No i co? Te wszystkie pieniądze, które poszły na przewrót, zmarnowane? Szkoda trochę, nie? No więc wykorzystali sytuację. Zwróćcie uwagę, że wcześniej na Ukrainie miało miejsce kilka różnych takich występów, powiedzmy, jak na przykład Grupa Femenu, którą to rozpracował pewien dziennikarz niemiecki, napisał dokładnie o tym, kto finansuje Femen, ile zarabiają działaczki Femenu, kto za tym stoi i mniej więcej co to ma na celu. No więc metodą takich powolnych kroków doprowadzili społeczeństwo ukraińskie do wrzenia, Bach, Majdan, protesty, druga rewolucja, tym razem bardziej krwawa. W tej rewolucji znów bierze udział bardzo wiele różnych sił, bo to nie tylko banderowcy, to nie tylko banderowskie hasła, ale to są też właśnie ci wszyscy prounijni, prozachodni, a także zwykli ludzie, naprawdę zwykli, nieświadomi ludzie, którzy po prostu chcą jakoś żyć, chcą normalnie żyć i robią właśnie te rewolucje, te zamieszki, protestują, każdy na swój sposób. Tam w internecie jest bardzo wiele też różnych takich sygnałów, że część z nich jest opłacana, część z nich dosłownie ma pensję za realizowanie pewnych konkretnych wytycznych, że wszystko tam było świetnie zorganizowane i przygotowane do tej rewolucji, no ale jest też druga strona medalu ukraińskiego, bo właśnie tu podkreślam, nic nie jest czarne i białe. Jest druga strona medalu, czyli wschód Ukrainy. Wschód, który jest zindustrializowany, gdzie jest masa
fabryk, jest wciąż dużo przemysłu i tam ludziom jako tako się żyje. A tak jak powiedziałem w przypadku Polski, dopóki jako tako się żyje, to ludzie naprawdę nie chcą walczyć na śmierć i życie, żeby za wszelką cenę polepszyć swój byt. Jakoś się żyło, jakoś się żyje. Nie jest jeszcze tak źle. Nie są może zdeprawowani tym, co przychodzi z Zachodu. Może no po prostu lubią stabilność. Tak jak Białorusini, których za wszelką cenę pcha się na Zachód. A Białorusini po prostu lubią spokojne życie. Im jest dobrze tak, jak jest. No więc wschód Ukrainy to jest właśnie ten obóz prorosyjski, pro-janukowyczowski. I co jeszcze warto podkreślić? Spójrzcie, jak rozgrywały się do tej pory relacje Rosji z Ukrainą. Unia Europejska, jak chciała dać jakieś pieniądze Ukrainie, to mówiła: słuchajcie, możemy wam tutaj pewne kredyty zaoferować, pewne pożyczki, ale musicie to, 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 to i to. Natomiast jeśli chodziło o Putina, to była rozmowa w zasadzie taka: damy wam te pieniądze, ale wiecie, bądźcie lojalni. Janukowicz z tego korzystał. Zresztą nie tylko Janukowicz, Viktor Orban, tak chwalony u nas premier węgierski, też wziął pożyczkę od Rosji i w zasadzie wszystko jest okej, bo chyba lepiej po prostu wziąć kasę, zrobić z nią co się chce i nie tłumaczyć się za bardzo, niż wziąć pieniądze od Unii Europejskiej, gdzie się trzeba rozliczyć z każdego ołówka, a wiecie, gdzie te ołówki wszystkie możemy sobie wsadzić z Unii Europejskiej. Jak się panu w Unii żyje? Jakiej Unii? W Białymstoku mieszkam, nie w Unii. Co mnie tam Unia? No, dżetowskie emeryturę mam już. Zabawne, prawda? No, ale Ukraińcom do śmiechu nie jest, bo tam wojna może wybuchnąć praktycznie w każdej chwili. Dzisiaj czytam doniesienia prasowe, mówią o tym, że Rosja zmobilizowała 150 tysięcy żołnierzy, nie tylko. 80 okrętów, 90 samolotów, 120 helikopterów, około 1000 czołgów. To wszystko stoi na granicy ukraińskiej i czeka tylko na rozkaz. Żeby było ciekawiej, ten rozkaz może zostać wydany w ramach manewrów, które rzekomo tam są prowadzone, tylko te manewry wyglądają tak, że żołnierze nie mają pojęcia, co jest celem tych manewrów. Oni po prostu przesuwają się z miejsca na miejsce, bo tak są wydawane rozkazy. Jeśli pójdzie nagle rozkaz, wchodzimy na stronę ukraińską, a potem będzie dodane, to nie są już manewry, no to żołnierze pewnie ten rozkaz spełnią. Więc sytuacja jest tam na ostrzu noża. I znów, ja tym ludziom się nie dziwię. Mamy do czynienia nawet z dwoma, znaczy nawet nie z dwoma, a z trzema ośrodkami, które do prowadzenia tej walki wewnętrznej mogą prowadzić. Mamy ten ukraiński zachodni, znaczy banderowski zachód, mamy wschodnią Ukrainę, która jest właśnie zindustrializowana, przemysłowa, no i mamy południe, czyli Krym, który cieszył się autonomią dotychczas. Więc tam te trzy ośrodki mogą prowadzić ze sobą walki, tam może dojść do starć, tylko dopóki to będą jakieś tam lokalne starcia w ramach tego chaosu, który tam teraz jest, to pół biedy. Gorzej, jak wejdą tam faktycznie Rosjanie z wojskami. Do czego też poniekąd mają prawo, dlatego że pomimo, iż Ukraina jest państwem niepodległym, tam naprawdę żyje sporo Rosjan. Już nie mówię o Sewastopolu i tam rubieżach przy granicy z Rosją, ale na Ukrainie naprawdę żyje dużo ludzi z obywatelstwem rosyjskim, a Rosjanie tylko czekają, żeby zająć właśnie cały ten pas od wschodu, południowy wschód i w zasadzie odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. To niewątpliwie byłoby im na rękę. No pytanie tylko, jak my się zachowamy w takiej sytuacji, dlatego że mnie najbardziej sens powiek spędza możliwość właśnie udziału, jakiegokolwiek udziału Polski w tej wojnie. Wiem, że część z was nawołuje do odzyskania kresów, że bardzo byśmy chcieli włączyć się w tę wojnę właśnie po to, żeby odzyskać nasze kresy. Ale przypomnę wam, że wciąż ten konflikt na Wołyniu, który miał miejsce, ta rzeź wołyńska, mordowanie Polaków, nie jest zażegnany i mam na myśli tutaj sytuację, która dotknęła Jugosławię, mianowicie wojnę Chorwatów z Serbami. Chorwaci rzezali bardzo krwawo Serbów podczas II wojny światowej, tak krwawo jak Ukraińcy Polaków. I w momencie, gdy doszło do wojny właśnie w Jugosławii, to Serbowie im się odwdzięczyli z nawiązką. Ja mam nadzieję, że naród polski tak krwawo by się nie obszedł z Ukraińcami, dlatego że taka eskalacja konfliktu doprowadziłaby po prostu do wyniszczającej nasze państwa wojny. A pamiętajcie, że wojna taka konwencjonalna nie jest wygrana dla żadnej ze stron. To jest porażka. To jest tak jak w Syrii Asada w tej chwili. To nie ma znaczenia, czy Asad wygra tę wojnę, czy ją przegra.
państwo zostało cofnięte do epoki kamienia i siły, które były zaangażowane, żeby tę wojnę w Syrii wzniecić i doprowadzić właśnie do upadku państwa, no odniosły sukces, to oni odnieśli sukces. A mnie właśnie najbardziej przeraża, że taki sukces, czyli zniszczenie kompletne Ukrainy, a także Polski, nawet samego Wschodu, byłoby właśnie na rękę też niektórym ludziom. Dlatego jeśli słuchacie te doniesienia wszystkie, nie dajcie się też za bardzo zmanipulować i ponieść emocjom. Nie ma rzeczy czarnych i białych. Nie ma ludzi tylko dobrych i tylko złych i nie ma narodów, które są nam wyłącznie wrogami i wyłącznie przyjaciółmi. To jest wielka polityka, a politykę niestety trzeba oceniać na chłodno. Dlatego mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego, co wam powiedziałem, nie zjedziecie mnie tak strasznie w komentarzach, że jednak podejdziecie do tego z pewną rezerwą i dystansem, dlatego że najważniejsze w tej chwili jest nie promowanie pewnych haseł, które są lotne, które niosą się w społeczeństwie i podrywają tłumy, tylko myślenie perspektywiczne, myślenie przyszłościowe. A takie może zapewnić nam wyłącznie właśnie chłodna ocena sytuacji. No i jednak dążenie do tego, żeby żaden konflikt tam nie wybuchł. A przede wszystkim jak najmniejsza ingerencja ze strony Polaków. My faktycznie powinniśmy pomagać w tej chwili Ukraińcom, jeśli taka potrzeba zajdzie. Możemy wysyłać im tam jakieś leki, prowianty, wsparcie żywnościowe, ale naprawdę na miłość boską, dajmy spokój, nie angażujmy się w to politycznie, dlatego że po prostu zmiotą nas. Nas, ich i cały słowiański ród, który jest cały czas przez te światowe potęgi podsycany do walki między sobą, do wyżynania się nawzajem, do dzielenia się, żeby oni mogli rządzić. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia.